Liczne wioski często zakończone są na ice, tak jak Markowice i pobliskie Bożejewice czy Wymysłowice. Wedle najstarszych mieszkańców tutejszych ta końcówka oznacza dostojność i bogactwo, że to są niezwykłe wioski. Dlatego istnieje takie porzekadło ludowe tutaj na Kujawach: kto ma Markowice, Bożejewice i Wymysłowice, temu król, sam król, mówi amice, czyli przyjacielu. Markowice, nazwa wsi, nawiązuje oczywiście do nieznanego nam bliżej Marka, ale ciekawe jest jej położenie. W połowie drogi między Strzelnem a Inowrocławiem, a patrząc na osi wschód-zachód, w połowie drogi między Gopłem a Jeziorem Pakowskim. Tu jest właściwie serce Kujaw. Najstarsza wzmianka pisana pochodzi z 1215 roku. Zachował się dokument, w którym występuje wioska zwana Makowiki, przez C pisane. Ale najważniejsze dla Markowic jest to, że leżały zapewne przy jednej z odnóg szlaku tego dawnego bursztynowego. Ostatnio w Markowicach dokonaliśmy wielu ciekawych odkryć. W świetle właśnie tych odkryć historia, dzieje, osadnictwa prezentują się bardzo ciekawie i jednocześnie również bardzo tak wielotorowo. Najstarsze ślady osadnictwa spotykamy już z okresu neolitu, czyli około powiedzmy 5 tysiąclecia przed naszą erą. Bardzo ciekawie prezentuje się sytuacja, jeśli chodzi o epokę brązu oraz epokę żelaza. Reprezentowana jest ta część chronologii przez bardzo ciekawe stanowisko osadowe, bardzo duże, bogate w materiał ruchomy, we wszelkiej maści jamy, obiekty o różnym charakterze, tak mieszkalnym, jak i gospodarczym. Flagowe znalezisko, cmentarzysko wczesnośredniowieczne, to jest bardzo, bardzo duża nekropola. Znaleziono tam grubo ponad setkę pochówków, także wyposażeni są ci zmarli w dużą ilość materiałów, takich jak ozdoby, jak elementy nawet uzbrojenia, także przedmioty codziennego użytku. Także mielibyśmy w tym przypadku prawie kompletny obraz od neolitu aż po wczesne średniowiecze. Badania będą jeszcze trwały, także kto wie co, skrywają takie markowickie pola. Tam gdzie bursztynu Rzymianie szukali, tam gdzie się Gopło falą swoją żali, na kujawskiej ziemi, gdzie wiatr wielice, jest małe sioło, wioska Markowice. Początki kultu maryjnego w Markowicach, szerzej nawet na Kujawach Zachodnich, sięgają roku 1630. Wtedy to w wyniku epidemii cholery Norbertanki ze Strzelna razem z Bernardynem, księdzem widzyńskim, opuściły Strzelno i szukały schronienia w okolicznych majątkach. Niektóre trafiły do Markowic. Ksiądz Widzyński przywiózł tutaj do dworu rodziny Barckich, Heleny i Andrzeja, figurę Matki Boskiej z Dzieciątkiem, gotycką figurę, która, jak twierdzą dokumenty, jak twierdzą kroniki, która w 1630 roku pozwoliła przywrócić do zdrowia chorą, bardzo ciężko chorą córkę właścicieli majątku w Markowicach. I to był początek najpierw kultu prywatnego, który po kilku latach przerodził się w kult publiczny. Od tego czasu Markowice stały się takim centrum pielgrzymkowym. W trakcie XVII, a potem XVIII wieku zyskały dużą sławę. Przychodziły tutaj pielgrzymki i pielgrzymi z terenu całej Wielkopolski,
ale także, o czym świadczą XVIII-wieczne wpisy do tzw. Księgi Cudów, pojawiały się tacy chorzy, którzy nie mogli otrzymać tego daru uzdrowienia w innych miejscach, takich jak na przykład Częstochowa, a więc świadczy to o wzrastającej roli sanktuarium maryjnego i o roli kultu Matki Boskiej. Wraz ze wzrostem popularności tego kultu rośnie znaczenie samej świątyni. Pierwotna drewniana świątynia zyskuje wsparcie w postaci zakonu karmelitów. W 1642 roku właściciele Markowic zapraszają do swojego majątku karmelitów, podpisują nawet specjalny akt ofiarujący karmelitom część ziemi, tak zwane punkta zgody dla karmelitów klasztoru markowickiego i od 1642 roku najpierw 6, a potem 12 karmelitów przebywa na stałe w Markowicach, opiekując się świątynią. Na przełomie XVII i XVIII wieku właściciele Markowic fundują nową murowaną świątynię barokową. Świątynia Markowicka do dzisiaj jest, można powiedzieć, wyjątkową świątynią i wyjątkowym zabytkiem architektonicznym. Dlatego, że stan zachowania wnętrza powoduje, że w zasadzie do dnia dzisiejszego możemy oglądać to, co stworzyli wybitni artyści drugiej połowy XVIII wieku. Tacy artyści jak Gianelli, Petri czy Debes. To, co jest najwspanialsze, najpiękniejsze, kiedy wchodzimy do kościoła, to ołtarz główny, w którym ukryta jest figura Matki Bożej, dla której tak naprawdę wszyscy tutaj pielgrzymują i przychodzą. Ta XV-wieczna figura Matki Bożej, która przywędrowała do nas z Dolnego Śląska, urzeka swoją prostotą, urzeka takim ciepłym spojrzeniem Matki Bożej i pewnym takim figlarnym jakby ruchem, gestem Pana Jezusa, który jakby chciał odepchnąć się od Matki Bożej. Ale myślę, że przez to też ona sprawia, że takie ciepło, które tutaj, którego można doświadczyć. Ta figura Matki Bożej jest takim znakiem wybranym przez Maryję jako znak jej szczególnej obecności. I właściwie od samego początku, od XVII wieku, od pierwszego cudu uzdrowienia córki państwa Bartskich, poprzez kolejne wieki Maryja jasno tutaj pokazuje swoją obecność, swoją miłość dla tych, którzy z wiarą przychodzą i pielgrzymują i zawierzają jej różne trudne swoje sytuacje, różne trudne problemy. Ta figura Matki Bożej, mająca ponad 100 cm wysokości, na chwilę obecną właśnie składa się z dwóch części. Niestety dolna część tej figury uległa zniszczeniu i w związku z tym musiała być uzupełniona fragmentem innej XVIII-wiecznej figury. Natomiast górna część jest częścią oryginalną. Wokół figury w ołtarzu głównym widzimy rodziców Najświętszej Maryi Panny, dwie piękne rzeźby świętych Anny i Joachima, a na szczycie ołtarza obraz nawiedzenia świętej Elżbiety. Maryja, która przychodzi do Elżbiety, wychwala Boga
za wielkie rzeczy, które uczynił w jej życiu. W kościele widzimy dwa piękne boczne ołtarze. Pierwszy z nich jest ołtarzem poświęconym Eliaszowi, dlatego że Eliasz jest duchowym ojcem zakonu ojców karmelitów, którzy właśnie byli pierwszymi opiekunami tego miejsca. Zresztą widzimy ślady ich obecności w wielu właśnie takich elementach duchowości karmelitańskiej. Po bokach głównego obrazu Eliasza widzimy postacie dwóch aniołów, o tyle szczególne i ważne, że są świadkami pierwszego kościoła, który był zbudowany w tym miejscu. Drugi ołtarz, który mamy w naszym sanktuarium, poświęcony jest świętemu Walentemu. Święty Walenty jest patronem uzdrowień, nie tylko opiekunem zakochanych, ale także jako lekarz przyczyniał się do uzdrawiania chorych, ponieważ to miejsce było miejscem, do którego też w znacznym stopniu przybywali ludzie chorzy, prosząc o uzdrowienie. Święty Walenty był takim dodatkowo orędownikiem właśnie w ich sprawie. Kaplica poświęcona świętemu Józefowi ze wspaniałym obrazem świętego Józefa z koronką srebrną jest też świadectwem takiej wiary i oddania czci świętemu Józefowi, także po bokach postaci znowu świętej Anny i świętego Joachima, rodziców Najświętszej Maryi Panny, a nad obrazem świętego Józefa obraz świętego Rocha. W tej kaplicy szczególne miejsce mają także zabytkowe feretrony, które są pewną tradycją tego miejsca, używane do tej pory w procesjach. Są to XVIII i XIX-wieczne feretrony wskazujące na cześć Matki Bożej, świętego Jana Nepomucena, świętego Józefa. Remont konserwatorski w kościele w Markowicach był prowadzony przez wiele lat, od 2004 aż do 2010. Niektóre elementy zostały jeszcze kończone w 2011. Po wstępnych pracach związanych z budową czy samą konstrukcją murów, czyli z jakimś osuszeniem, przystąpiono do remontu wnętrza kościoła. I ten remont polegał na tym, że wszystkie tynki wtórne zostały skute, odsłonięto oryginalne polichromie na sklepieniu. To właściwie są jakieś szczątkowe przedstawienia z okresu, kiedy kościół należał do karmelitów. Natomiast nie zachowała się też oryginalna posadzka, więc posadzkę wtórną usunięto, zrobiono remont krypt i położono nową posadzkę, nowe tynki w miejscach, gdzie nie było oryginalnych tynków, a na tych nowych położonych tynkach zrobiono marmoryzację, która nawiązuje do analogicznych kościołów z tego okresu. Przyszedłem tutaj po właściwie latach świetności tego miejsca, tego sanktuarium, którym opiekowali się ojcowie oblaci. I myślę, że dlatego też to zadanie było trudne dla mnie, ponieważ trzeba było w jakiś sposób podjąć to dziedzictwo i kontynuować wielkie dzieło najpierw ojców karmelitów, którzy stworzyli tutaj to miejsce, początki sanktuarium, a później właśnie dziedzictwo ojców oblatów, którzy przez prawie 100 lat tym miejscem, tym sanktuarium się opiekowali. Ojcowie oblaci, dbając o swoje przyszłe kadry, założyli na ziemiach polskich takie małe seminarium. Niższe seminarium
znalazło wtedy swą siedzibę tutaj, w Markowicach. To było w 1957 roku. I od tego czasu, niezmiennie aż do 2013, tutaj w tych kilku klasach uczyli się chłopcy z całej Polski. Nasze sanktuarium jest przede wszystkim miejscem kultu, ale nie tylko. To, co jest dla nas ważne, to dziedzictwo tego miejsca, dziedzictwo historyczne, które zostało nam powierzone i które mamy dalej przekazywać, a także to sanktuarium staje się miejscem pielęgnowania i ukazywania kultury. Stąd podjęliśmy cykl spotkania z kulturą u pani Kujaw. Instrument markowicki jest właściwie jedynym instrumentem w całym naszym regionie, mam na myśli organy, który bardzo wiernie oddaje możliwości brzmieniowe instrumentu epoki baroku. Jest to instrument stylizowany, nie jest to kopia dokładna konkretnego instrumentu, ale jest to kopia stylistyczna organów barokowych. Posiada strój dawny, czyli nierównomiernie temperowany, nie taki jak mamy w dzisiejszych instrumentach budowanych jako nowe instrumenty. Posiada menzury wzięte z instrumentu barokowego Arpa Schnitgera. Był to bardzo znany budowniczy niemiecki z regionu północy Niemiec. Instrument świetnie oddający muzykę, stylistykę. Jest to autentycznie instrument, który przenosi słuchacza w regiony i czas epoki baroku. Grając na różnych instrumentach w Polsce, a także za granicą, mam ogromną przyjemność z kontaktu z organami markowickimi. Możemy być autentycznie dumni, że w naszym regionie taki instrument istnieje. W ramach spotkań z kulturą u pani Kujaw odbył się festiwal organowy, złożony z czterech koncertów, w których uczestniczyli profesorowie z Akademii Muzycznych w Polsce, w tym ja również, i profesor Robert Bates z Houston University. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku w tych samych ramach festiwal organowy już w poszerzonej formule w postaci łączonych koncertów z muzyką kameralną będzie mógł mieć miejsce. Podstawowa w Markowicach nosi imię Gustawa Zielińskiego. Mało kto wie, że ten wielki, romantyczny poeta urodził się właśnie tutaj, we dworze, w Markowicach. Niestety w wieku 6 lat chłopiec wraz z rodziną musiał opuścić Markowice, ponieważ majątek został zlicytowany, a następnie sprzedany rodzinie Wilamowicz-Mellendorf. Ta niemiecka rodzina Mellendorfów weszła w posiadanie Markowic w 1840 roku. Ten majątek był trochę zaniedbany. Ten niby dwór to wyglądał jak prosta wiejska chata. Dopiero oni zbudowali nowy, że to wszystko nabrało blasku. września w tradycji ustnej tutaj mamy pewien problem z określeniem tej daty. 8 września bądź 15 września w Markowicach rozegrały się sceny dantejskie. Wówczas patrol Wehrmachtu, rowerowy patrol, pojawił się na podwórzu majątku Heidebrecków, czyli wcześniejszej posiadłości Wilamowiców Mellendorfów. Doszło do pierwszego konfliktu, można powiedzieć, tej nowej wojny. Miejscowi ludzie nie zdawali sobie jeszcze sprawy z tego, czym ta wojna grozi, jak ona będzie wyglądała. W wyniku w zasadzie pierwszej reakcji ludności miejscowej, a zwłaszcza tak zwanych uciekinierów, którzy
wówczas 8 września bądź 15, jak chcą inni, znajdowali się na podwórzu markowickim, doszło do pierwszego starcia. Kowal Zgodziński ugodził jednego z żołnierzy niemieckich, co wywołało strzelaninę. W efekcie doszło do, no można powiedzieć w ten sposób, wymordowania niemieckich mieszkańców Markowic. Wehrmacht, zajmując Markowice, postawił wszystkich mężczyzn w liczbie około 120-126 osób, postawił pod murem klasztornym. I w gruncie rzeczy, gdyby nie opinia jednego z pozostałych przy życiu Niemców, kasjera majątku Jasika, który został uratowany przez oblatów markowickich, a z drugiej strony, gdyby nie reakcja ówczesnego zarządcy majątku, pułkownika von Egana, to prawdopodobnie wszyscy mężczyźni markowiccy zginęliby na początku września i historia tej wsi potoczyłaby się zupełnie inaczej. Znajdujemy się w tej chwili na terenie Parku Dworskiego. To był park, właściwie to jest park, utrzymany w stylu angielskim. Tam stał pałac rodzinny Mellendorf, no, który został spalony na początku września 1939 roku. To był pałac, to była właściwie willa utrzymana w stylu włoskim, no, ponieważ Wilhelmowitz Mellendorf był profesorem filologii klasycznej. Markowice szczycą się nie tylko z tego faktu, iż urodził się tu Gustaw Zieliński, nasz słynny poeta romantyczny, ale także dokładnie w tym samym miejscu, kilkadziesiąt lat później, w 1848, przyszedł na świat drugi syn Arnolda i Ulryki Wilhelmowiców, Ulryś, który potem stał się w Niemczech najbardziej poważanym w pierwszych dekadach XX wieku znawcą kultury antyku grecko-rzymskiego. Dumny był zawsze z tego, że jest kujawianinem i napisał w swoich wspomnieniach, że jest rzeczywistym kujawianinem, origine Kujawus. Przetrwała wszystkie zawirowania dziejowe. Ulryś i Maria z Mommsenów leżą tutaj rzeczywiście. 15 lat temu zrobiliśmy powtórny popówek z udziałem rodziny i taką ekumeniczne nabożeństwo. Przyglądając się historii Markowic, bardzo długiej, ciekawej niezwykle, można zadać sobie pytanie, na ile to jest wieś wyjątkowa, a na ile taka jak inne na Kujawach. I tutaj jednoznacznie trzeba powiedzieć, że to jest wieś z własną twarzą, z własną niepowtarzalną historią. Jest powszechnie tutaj znana na Kujawach. A fakt, że tutaj urodzili się wybitni Kujawianie i polskiej nacji, i niemieckiej, że jest sanktuarium z tym cudownym miejscem i z cudowną figurą, łaskami słynącą, to wszystko sprawia, że w centrum Kujaw mamy miejsce niezwykłe, o które powinniśmy zabiegać i troszczyć się przez następne wieki.